Cześć, tu Madzia i Shio i witamy was na naszym Castaway! Znaczy miałem na myśli cześć. No tak. Długo nas tutaj troszkę nie było, ostatnie czasy, bo tak. Nie, po prostu wakacjujemy sobie troszkę i odpoczywaliśmy. W ogóle tutaj tragedia się stała, Shio tutaj już słyszał, bo to wszystko było oczywiście z mojej winy, ale była wielka tragedia, ponieważ Shio, z okazji twoich urodzin budowałam dla ciebie jacuzzi. I dom poszedł z ogniem. A twoje urodziny są w styczniu, to jest w ogóle ciekawe. Ale no zapomniałam o twoich urodzinach, nie dostałeś prezentu, no to trzeba, stwierdziłam, że nadrobię. Jesus Christ! Okej, też bym jeszcze sobie zrobić. Chodź. Chodź, pokażę ci twoje jacuzzi, chodź. Dobra, 8-9, idę za tobą. Chciałem powiedzieć, że boli mnie gardło, bo właśnie satanistyczne dziwactwo zaprosiło mnie na jakieś dziwaczne śpiewanie. Jej, jacuzzi! Na dziwaczne śpiewanie. Dobra, niech dosyć. No, ono miało być takie podgrzewane, wiesz, ale przez przypadek właśnie dom poszedł z dymem i nie będziesz miał podgrzewanego. No spoko, dzięki. Proszę. Ziom? Chodź, ziom, jeszcze ci pokażę, jak doki poprawiłam. Kogo to powiedzenie? To jest takie uczuciowe. Ziom. No ziom. Ziom? Shio. Tak? Świnia wróciła. Gdzie? Tu. Bo ja ostatnie czasy zniszczyłam ten mob spawner. Tak? I tak, ja zniszczyłam już dawno, dlatego tyle świn tu nie ma. A, to ja nie widziałem. A tu jakaś jedna wróciła. Mówiłam ci, tylko ty tak mi słuchasz. Co, no. Ziom? Spoko, ziom. Patrz, jakie mamy teraz ładne doki. Modik właśnie w związku z tym, że zjarała wszystko, to stwierdziła, a, zrobię se. I zrobiła sobie doki. Tak. Takie na mój wzór, tylko zrobiła jeszcze ładny daszek, żyrandol, no. No tak. Jeszcze? Nie. Płotki, tak generalnie płotki. A, zrobiłam jeszcze płotki pod tym, pod wodą, tam gdzie ty się topiłeś. Aha, no właśnie ja tam chciałem zrobić, tylko że mi tak średnio wychodziło, wiesz? No właśnie, także... ja zrobiłam. Świetna robota, towarzyszu! Dzięki. Dzięki, ser general. Dobra, to chodź, jeszcze ci pokażę, że niemal skończyłam naszą latarnię. Wewnątrz ją skończyłam, dach stwierdziłam, że ty zrobisz. Okej, jakieś tam światło. Znaczy ja byłem okrutny i obecny, w związku z czym też nie za bardzo wiedziałem, co tutaj Magda kombinuje i co no, robić. Patrz w ogóle, jak tutaj nam trawo wszystko zarosło, jak nas nie było. Po nagraniu za kosiarkę no. I strzyc mi to. No masz rację, dobra. Spoko, ziom. Dobra, ziom. No Boże, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ładnie ciebie nawet słychać. Czasami przerywa, ale tam... No, spodziewałem się tego, bo mam taki... troszeczkę problematyczny switch od internetu i obecnie włączone pod niego chyba dwa komputery, czyli mój i mój drugi, który jest w tym samym pokoju i on jest zresztą włączony, chyba nie wyłączyłem. No. W każdym razie ten switch ma takie czasami okresy, że stwierdzi sobie, a wyłączę się, i się wyłącza. Zresztą, chyba nie wytrzymuje tej ilości dwóch komputerów, bo ten switch ma chyba już 10 lat. No może 10 to nie, ale trochę już ma. W każdym razie no ciężko, jest ciężko. Jej, ale to ładnie wygląda. To ja jestem teraz na Distance Far, bo nagrywam na nowym komputerze. Jej! No fajnie, chcę rozpinać. W związku z czym spodziewajcie się niedługo? I Shio umarł. A nie, nie umarłem! Żyję. Czego się spodziewajcie niedługo? Sernika. Nie. The Thailand! Albo nie. Albo tak. Tak. Albo tak. Okay. W ogóle mamy dzisiaj zacny plan, że idziemy jak zwykle na zadania i... Aha, tak? Tutaj drewna nie przyczepiłem, czekaj. Mam drewno, spokojnie, uratuję cię! Już. Chodź. Idziemy na zadania i ja chcę zobaczyć, gdzie jest ta nasza wyspa, taka ta mlekiem, miodem, złotem płynąca, gdzie są inne zadania i tak. Ma dziś 4-9. Jakie 4-9? A, 8-9. No za czasów wojny mnie nie było. Magik, nie, to już po wojnie, sorry. Nie. Tak. Choć łódkami będziemy płynąć, żeby było szybciej. Może jaka tutaj hodowla nam się ładno rozwija. No, przyjemnie, przyjemnie to wygląda. Ała, laga mam. Ała, masz laga. Już po lagu. Widzę właśnie. O, co nie mówić? Madzia, opowiedz, co tam się u ciebie zmieniło. U mnie? No. Przeprowadziłam się w obcasach i tyle. O, jest, wypłynęłam.
Wypłynęłem, jej! Chodź. Chodź, płyniemy. O, i znowu świnka. Kolejna Mm-mm. świnka. To jest podejrzane. Świnka, hello! Guten Morgen. Ja w ogóle jestem Steve'em. To jest efekt tego, że coś się popieprzyło z tym mangiem. Magda mnie chyba widzi jako Shio, ale ja mam łapkę, taką łapkę fabkę Steve'a niestety. To jest smutne, ale, no, ale musimy sobie z tym jakoś radzić, prawda? Bo Steve ma bardziej do tego łapki przeznaczone. Shio? Tak? Czy my mieliśmy ten domek tutaj na tej wyspie? Taki malutki z Mossstone'a? Miałaś? Tutaj na tej naszej pierwotnej wyspie. No gdzie jesteś? A tu jesteś, dobra, bo zniknęłaś mi wódz. Patrzę, patrzę, nie ma. Jak się stąd wychodzi? Zapomniałem. A dobra, spoko. Nie! Stój! Nieważne. Come Aż on, gdzieś ty Gio. się po... No właśnie ten Dobra. problem. Nie, bo ciebie nie było, nie było, nagle się pojawił, ni stąd, ni za. No właśnie ty Patrzę też tu. miałaś. Tutaj, co to jest? No właśnie nie wiem, Przypomnę. przecież my tego nie stawialiśmy, tam to było nasze. Płytka, więc nie podoba mi się to. Mi też nie. Jej! O! What the fuck? Nie, nie, nie! Odejdź! Niszczysz już na początku? Goddammit, sorry. Proszę. Może ten czyterski stary dziad wrócił. Coś tak kojarzy, że był kiedyś jakiś czyterski stary dziad. A, Był? ten ostatni. No, to Ja w tam. ogóle stwierdziłem, że wiesz co, z nim trzeba się dogadać. Skoro latarnię budujemy, zamkniemy go tam i będzie latarnikiem. Tom, dobry pomysł. A mam lepszy pomysł. Zrobimy rytuał kambodżańskich nietoperzy, przez co zbudujemy taki wielki pałąk jakby na środku oceanu. Wokół niego będzie taki jakby wielki pierścień dobroci. Sorry. Nie, Spoko. o, jest, jestem. I na tym pierścieniu dobroci zostawimy skrzynkę, w której będzie rybka, kawałek chleba i spajdera. W Może sensie być. pająka. Ja tu wysiadałam. O, dobra. I to będzie kambodżański rytuał dobroci, znaczy nietoperzy, bo to jest to samo. I dzięki niemu myślę, że stary dziwak przekona się do nas. Co ty myślisz? Dobry pomysł, ale wiesz? Ja tak się rozglądam, czy go gdzieś tutaj nie ma, no ale na razie jest bezpiecznie. No. Dobra, co my tu mamy? Mamy zrobić dodatkową mapę. Robiłeś to ostatnio. Tak, zbudować grzybowy dom. Dobra. Romantyczna podróż, aha. Zbuduj doki, mamy doki. To co ma być dzisiaj romantyczna podróż? Nie jestem w nastroju. Proszę. Dobra, latarnię mamy. Zbuduj pomnik. Pomnik możemy później zbudować, jak skończysz dach latarni. Opłyń wyspę o zachodzie słońca. No kiedyś. Zbuduj obserwatorium na kamiennej płytce w północno-wschodniej części wyspy. Płytka, więc będzie problem. A obóz też już zbudowałaś? Bo też tam budowałaś chyba kiedyś. Miałam budować, ale się nie zabrałam do tego. A dobra, bo ja teraz też mogę wchodzić do metro chyba, nie? Bo mam Chyba już... tak. No, nie będzie mi chyba lagować tak bardzo, także można coś zrobić, nie? Coś. Czekaj, bo tak myślę, czy my mieliśmy już trzy narzędzia diamentowe. A czemu to jest napisane done i jest Bo dwukropek? skończyliśmy ten Hard Exploration. Tak, widzisz, na wszyscy done. Tak. Przecież to było w ostatnim Jej! odcinku, no. Nie pamiętam, jestem mała amnezja, daj spokój. Ha, ha! Nie ma tak zawodowe żarty, mam amnezję! Ho, ho, ho! Nie? Nie. A nieważne. Dobra, zrobię jeszcze te trzy diamentowe narzędzia. To co, idziemy choć na mapkę i popłyniemy sobie w takie zacne miejsce, tam gdzie były pawiany. Spoko, ziom. To chodź, Pawian? ziom. A, ten goryl. Spoko. Wiesz, ja Pawian. miałem jeden wielki problem, wiesz, ostatnio, jeśli tak nawiązałem do amnezji wcześniej. Mianowicie, tak się boję, że nie mogę wytrzymać. To ja ci powiem, że mi tak amnezji brakuje, że chce mi się znowu w nią pograć. A mi wcale nie brakuje, mam już jej powyżej uszu, szczerze mówiąc. To nie tu Powiedziałem, pewnie było? w filmiku, że to jest ostatnia custom story, jakie nagrywam, bo już nie wytrzymuję. Tak, słyszałam to. Ja wszystkie twoje filmiki z amnezji oglądam. No miło mi, ja nie wiem, czy to będzie prawda, czy rzeczywiście nie nagram, bo na razie mam taką motywację, żeby przestać, bo kurde, już nie wytrzymuję tego, serio. Czekam na taką jedną grę, która nazywała się bodajże Blackwell's Asylum, i był jakiś tam trailer jej, i ona mi bardzo przypadła do gustu. Oczywiście prawdopodobnie będzie nieco mnie męczyła, ale jednak bardzo mi się podobał klimat, który tam panował. Także wygooglujcie sobie, Magda też polecam ci zobaczyć. Był jakiś takie demo było. Może na Steamie nawet, nie wiem. Nie Blackwell wiem. Asylum w każdym razie chyba się nazywa. Dobra, a słuchaj, to tu mamy płynąć, nie? The Great Oak?
Tutaj? Chyba tak mi się wydaje. Możliwe. Co, bo wydaje mi się, że rzeczywiście pod tym drzewem było. Tak, Czekaj, tak, tak, tu tak. i Masz tak. rację. Dobra, to chodź tam płyniemy. Dzisiaj tam sobie będziemy buszować, zobaczymy, co tam jest. Ziom? Tak sobie myślę. Nie myśl. A, masz rację, mi się przegrzeje, czy tam będę. No właśnie. Karpitu pan się przegrzeje, co będzie. Zło Nie, będzie. nieprzyjemnie będzie, ziom. Czekaj, patrzę, czy bezpiecznie jest. Tam są kostki, już widzę, Baśki. Dobra. To A, w za każdym łódkę i razie płyniemy. przed nagraniem zadałem Magdzie jedno ważne pytanie. Zbierałem się do zadania tego pytania długi, długi czas, naprawdę. To Powiedziałam było tak. ciężkie dla mnie i dla Magdy też. Magda powiedziała tak. Tak, a Mianowicie. widzowie mają zgadnąć, jakie to było pytanie. O. Dobre, dobre, zróbmy taki konkurs. Jakie to było pytanie? I No, to odpowiedziałam oczywiste, tak. Magda. Proszę cię. Można się w ogóle Dobra. Zrobię taką umowę. Osoba, która zgadnie jako pierwsza, będzie się chciała nam przyglądać komentarze, będzie, spokojnie, ja sobie to już ogarnę, to już pozostaw mi. W każdym razie osoba, Dobrze. która to zgadnie jako pierwsza, dostanie. Łódkę, bo tutaj są jakieś dziwne łódki nie wiem Łódkę! Nie no, skąd. żartuję. Ja zrobię tutaj taki wielki napis na Castaway z nikiem tej osoby. Pasi ci Madzia? Nie będzie przeszkadzał. Pasi. Pasi, ja posadzę dwa kwiatki. Magda posadzi dwie kwiatki, Dwa. dwa kwiatki, ten. Ja posadzę jeszcze pamiątkowe drzewo. No, i to tyle. Czy nie? Czy coś jeszcze? Może coś jeszcze dorzucę, ale to już się skontaktuję z tą osobą. Bo No, dobra. tak, dorzucę coś, zdecydowanie. Mam już nawet pomysł, co. Ale to będzie niespodzianka. Okej, kto pierwszy zgadnie, ten. No, to jaki? I kto pierwszy zgadnie, nie będzie, ponieważ nie O, to będzie. tam było. Gdzie ty jesteś? Shio. A nie wiem, czy ja płynę z tobą? To ty niby... Boże, sama łódka za mną pływa, ludzie, ratujcie No myślę, mnie. że za kim ja płynę? Za samą łódką. Nie, bo Tu tak ma już być. podejrzane było, że ta łódka skręca, więc stwierdziłem, że to jest coś pewnie ty. A, uliłem się! O, jesteś, Ale... masz 8,9, widzę cię. Znaczy, ty mnie pewnie nie widzisz, ale... Nie, ja się boję. Widzisz mnie? Nie. Nie jestem... O, teraz widzę. Jestem obok. Jak wysiadłeś, to cię widzę. Czekaj, tu troszkę pooświetlam, bo tu zapewne przyjaciół mamy. W ogóle tutaj podejrzewam, że coś tu zacnego może być, wiesz? Maciej, przepraszam cię, że tak zadaję to pytanie w takiej ciężkiej chwili. Mianowicie, masz miecz? Mam miecz diamentowy. Nie dam Dwa. ci go. Jeden. Mogę ci zrobić kamienny, jak chcesz. Spoko. Jak miałeś narzędzia, to przecież zawsze ci oddawałem. No dobra, nie oddawałem. Sorry. Jak chcesz, mogę ci zrobić, mówię do ciebie. Zrób mi proszę, 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 proszę. A ja mam żelazo. No to chodź z tym żelazem do mnie. Ej, ty. O, zajęć, nie wiedziałem. Rzucam ci żelazo. Masz. Dziękuję. Skąd masz tyle żelaza? Zamknąłem cię. I co teraz? I co teraz? Co jeszcze chcesz poza mieczem? Poza mieczem? Miecz. Dobrze. Więcej ci nic nie zrobię. Popatrz, Magic. Ja podejdę tyłem i wrota same się tworzą. Wchodzisz? Chodzę. Dzięki. Proszę. Czekaj, którędy to było? Tędy się wchodziło. Gdzie ty to popatrz? Ojej, jak tu ciemno. No tutaj zrobiliśmy sobie takie wejście. A, Śmieszne. okej. Okay. A Ty tędy? tego nie pamiętasz. A Jest... wiesz, że teraz jak się surowce kopie, to się tego doświadczenia dostaje, a? No słyszałem, a tylko surowce czy kamień też? Tylko surowce. Ale co śmieszniejsze, za węgiel dostajesz, ale za żelazo już nie. Mojang! Tak. Nie, wiesz co, ja mówię, ja zatrzymałem się w ogóle na wersji 1.1. W związku z moimi prowadzonymi sesjami. I teraz też gram tam na różnych serwerkach, żeby właśnie takie pewne rzeczy robić. W dziwnym miejscu się pojawiliśmy, nie pamiętam tego miejsca. No właśnie, ja też nie jestem pewien, czy my tutaj wchodziliśmy. Wchodzić na pewno wchodziliśmy, bo tam jest nasza pochodnia, ale. A czy to jest to miejsce? W ogóle Gabriel teraz wygląda jak gówno. No właśnie Jak tak. obleśny. Jest po prostu gorzej, nie mogę go zrobić. Ale to chyba było celowe. Nie fakt, że jednak ten poprzedni był lepszy. Bardziej się wpasowywał w kolorystykę tego wszystkiego. Shio, to nie tu.
To nie tu, bo pamiętasz, my pod takim drzewem fajnym wchodziliśmy. No Takie było mówiłem ci wielkie, o. wielkie. Pytałam się na tą wyspę, powinienem. Tak, na tą! A no, mieliśmy płynąć na Great Oak. Ołk. No, Ołk, ołk. fuck. Ho, ho, ho. No nie mieliśmy, mieliśmy. A byłeś grzeczny w tym roku? What? Nic. Ja na dziwnych konfach ostatnio przebywam, to wiesz. Rodezu. Dlaczego ja tu wyskoczyć nie mogę? Dobra. I oczywiście Shio się zgubił. Nie, ja wychodzę. Jak tu wychodzisz? No wychodzę, wypływam właśnie. No i co, mnie tutaj tak samo A porzuciłeś? nie, a nie miałem wychodzić? Nie, miałeś mnie tu pilnować, bo ja się zgubiłam. Jeszcze jakiś pająk mi tu warkocze. Come on, działam, widzisz mój nick? Nie. Patrz do góry. Nie. Widzisz mojego nicka? Poszłaś. Szyja mnie boli, wiesz? Nie. Dobra, nieważne. Wyłącz tego psa. Sorry, ale to jest taki dziwak. To nie jest mój pies. Teraz stań mi. O, jesteś dokładnie pode mną. Patrz na górę. Wiem, gdzie jestem, wiesz? A to Mówisz to. wchodziłam. A tam ciebie czekam ze świnką. Cześć, z krówką, przepraszam. Burza się wypięła. Odchodź. Co ty robisz? To ty teraz sobie przypomnij, gdzie było tamto drzewo. Duże, takie duże. Tam dalej, chyba jeszcze za tą O, wyspą wyszedłem z było. serwera. Ściekły ze mnie topiesz. Sorry. No spoko. Jestem taki rozbany dzisiaj. Jaki? Nieważne. Dobra, później sobie cofnę i posłucham, jaki ty jesteś. No. Cóż. Dobra, Madzik. Dobra, Shio, no to co to? Czekaj, tam była latarnia. To może za tą było, chodź. Ja za wyspę sobie opłynę, zobaczę. Okej. Okay. Jaj. To moja łódka, odczep się. No dobra, przejdź na zimną. Trafi. Czekaj, no nie tu. No to miałoby mieć takie duże drzewo, Madzia. No wiem. Maciejka, mogę zrobić coś złego? Co? Mogę minimapkę włączyć? Masz minimapkę? Tak, wgrałam sobie ostatnio na potrzeby obcasów. No spoko. Dobra, włączę. Nie wiem, czy tu są. Czyli widzę, a Tu tam jesteś, dobra. zabronione. Czekaj, tu nie ma żadnej wysepki. Teraz, którym to się oddalało? O, oddaliłam. Tam jest jakaś wysepka. Tam, tam, tam. Tu tam popłyniemy sobie. Ej, what the? Zaraz. Co? Co? What the fuck? Nie ruszę się. Nie chcę wiedzieć, co ty mi robisz. Damn. Zaraz, czy mi się wydaje, czy... Madzik. Nie chcę wiedzieć, co ty tam widzisz. Madzik. Twoja zbroja Co? ma taki mały problem, wiesz? Bo twoja zbroja jest ustawiona w pozycji siedzącej, czyli sama twoja zbroja siedzi, a twoje nogi wystają pod nią. Starza się, no. Ale to wygląda... Nieważne. Nieważne, jak to wygląda. Ale wygląda, jakby się Właśnie, ważne. dwa drągi z krosza wystały. Nieważne. Zobaczę na u ciebie na nagraniu, wiesz? Polecam! Co za widok. Ej, o, nie zniknęłaś! Jak zniknęłam tutaj na wysepkę, pójdź do mnie. To jest jakaś wysepka, tylko właśnie jej też nie kojarzę zbytnio. Madzika, ja cię nie widzę. Serio. Gdzie ty jesteś? Jestem... No ciężko mi powiedzieć, bo ty też nie widzisz, jak ja się nie widzę. Wiesz co? Płynę w stronę tej wysepki, której byliśmy wcześniej. To ty płyń tak. Jak mam O. płynąć? Prosto. Czekaj, ja ciebie nie widzę. Wyjdź z tej łódki, ja też wyjdę z łódki. No przecież ja też wyszłam z łódki. Ja sobie biegam po wysepce. No to I czekaj, tutaj zaraz. inną sobie znalazłam. Jak miałeś tam tą wysepkę, jak mnie widziałeś w tej śmiesznej zbroi, no to tam było dopłynąć, do tego miejsca, gdzie ja byłam. A ja cię widziałem wiszącą w powietrzu nad morzem. Nice. Zgubiliśmy się! Castaway! Nie! Ty się zgubiłeś, ja to wszystko wiem. No dobra, bo zcheatowałaś. Co szczitowałam? Że na Zcheatowałeś, wyspę nie widziałem. że na odpowiednią wyspę trafiłam na to, co trzeba Małpka, było. cheater, cheater. Wydało Zaraz. się, wydało się. Patrzę, co tu jest poza krowami.
Czekaj, my tu byliśmy? Nie wiem, Mani, gdzie ty poszłaś. Ale ja właśnie przyjechałem się z moją dziką maczetą przez dżunglę. W jaką dżunglę? Przecież tu dżungli nie ma, chłopie. A właśnie. Znaczy no dżungli, miałem na myśli drzewa. Miałem też, chciałem też powiedzieć tak na wstępie, a bardziej na połowie, bo już jesteśmy chyba w połowie odcinka, Tak. że... O. Tomb of Bob? Czekaj, zaraz dokończę. Bo znalazłem właśnie grobowiec czyjś. Jakiegoś Boba. Aha, dobra, już wiem, gdzie jesteś, to płynę po ciebie. O, widzę, o, bebra się w zwłokę. No jaki nekrofil. Byłaś tam? Nie. Czy ja tam zginę? Jakby tam... Zaraz spróbujemy. Czekaj, idę, płynę do ciebie już. Nie jestem nekrofilem. Może trochę. Schodzę w ciemność. W gardło świata. Plum, plum, plum. No Już do ciebie idę. kopiem i nic. Kłopiem, kłopiem. Daleko jeszcze. Dobra, zeżarłem, kopiemy dalej. Czy ja mam łopatę? Pewnie, że mam. Zwłoki zeżarłeś? Nie zeżarłem. Coś ty zeżarł. Gdzie ty tu jesteś? Jestem w tą dziurę, widzisz tam? W dół, w dół, w dół. Boże, jak... Jestem w tej opuszczonej kopalni. Nie skomentuję, to czekaj, to ja zaraz... Aha, tutaj się... A nie, to ja czekaj, ja tam do ciebie pójdę. Nie złaź tutaj. Bo jakbym skoczyła, to mi się zabiła. No, obawiam się, że tak, dlatego nie złaź. Kto mądry robi takie zejście? No bo tak było, była taka linia piasku, wiesz? Dobra, Ja ja po prostu sobie... kopałem pod sobą. Ja już tam dojdę, wiesz co? Bo tam nie ma za bardzo co zwiedzać. No właśnie... No dobra, to sobie... To nie. Nie ma co, ziom. To nie. Cześć. No cześć. To idziemy na piękne, bo te łódki są dzisiaj jakieś cholerne. Tam jest to śmieszne. Czekaj, nie, chodź po swoją łódkę. No. Gdzie twoja łódka? Tam jest. Tamta jest moja, odczep się. To nie wiem, gdzie jest. To gdzieś ty swoją zostawisz. No już ostatnio gdzieś mówiłam, że powinny być te łódki dwuosobowe. Powinny być. Wtedy ja bym siedział, Maria by podałowała. Ale czego ja do tej łódki wsiąść nie mogę? Nie wiem, nie, chodź, daj spokój, po co? Ej, w co ty wsiadasz? Co wsiadam? Ja stoję na tej łódce. Jesteś na łódce? Tak, ja stoję na łódce. U mnie teraz jak Diglett wyłazisz i włazisz do wody. Diglett? Czy ty widział kiedy Digletta? No tak. Ale nie zobacz, wiem. Widzisz tą łódkę, na którą teraz patrzę? Nie, tam nie ma żadnej łódki. No właśnie, jestem teraz w łódce, zobacz. Ale to moja łódka, idź stąd. No jak twoja łódka? O. Już wiesz? Bez sensu, ty siedziałeś w tym jakiejś innej, digletowałeś. Nie, to była moja łódka. To jest bez sensu, jakieś cheaty. Na tamtą wysepkę, co tam patrzę? Znaczy ty patrzysz? Nie, tam byłam, tam nic nie ma. Tam ona prosto płynie. Ja płynę tam. Za tobą. No to chodź. Na piechtę płynę. Weź, nie wiem, złap się tej łódki, ja cię pocholuję. Spróbuję wskoczyć na nią. Nie, nie da się. No ja wskoczyłam i stałam na łódce, ale ty w nią wsiadłeś gdzieś z boku kantem. Sorry. Jak cię... Sorry, ziom. I kto ma fajniejszy miecz? Jeszcze drabinką, no wiesz co. Chciałem zbić łódkę pod tobą. A teraz jak zbijasz łapkę, to ci wyskakuje łódka, a nie drewienka, o. Ej, nie widzę cię. O, jest drzewo, chodź, płyń, płyń. Aha, ha, tam, mówiłam, dobra. Że w tej okolicy. Widzę drzewo, spoko, ziom, dojdę tam. Chodź, ziom. Dobra. Caram, caram, tam. Mówiłam, że tu jest. Mam nowego proboszcza w parafii. Tak? Fajne? Nie wiem. Dziwnie to zabrzmiało. To znaczy moje fajne. Pytanie. No właśnie. Nieważne. Nie chcę wiedzieć. W sumie ja też. Znaczy taki miły, wydaje się. Ciekawe kazania ma? Nie wiem. Nie byłem. No okej. Okay. Nie byłem, byłem na wyjeździe. Ciekawe, czy tam na górę idzie się jakoś dostać. W sumie nigdy nie próbowaliśmy. Na pewno którędyś idzie. Co już broisz? Przyszedł mi do głowy taki komentarz, ale nie powiem go, bo on do pewnej osoby. Dlatego byśmy nie chcieli. No nie. Bo tak, skoro tak mówiłem o religii, to mi się przypomniało, że gdzieś tam wyczytałem na pewnej osobie Facebooku, że
No nieważne. Coś, taki komentarz na temat religii. Trochę mało tolerancyjny jednak, no ale nieważne. No dobra. No czekaj, choć tędy wejściem jak ludzie. A, bo ja tu schodki robiłam w ogóle. Dobra. Hop, 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 hop. Tam jesteś? Jesteś. Hop, 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 hop. Hop, hop. A właśnie, już nie mam maila. No co Który nie to? jest publiczny. Ha, trollowałem. Nie trollowałem, ale mam fanpage'a, który nie jest publiczny. Czekaj, tędy to ja skakałam. I nie będzie. Shio, zaraz mnie zepniesz stąd. Pokaziom. Do usług. Spadł do wody. Żyję. Właśnie widzę. Ale tu ciemno jest, strasznie, ale nie ma Wi-Fi na tym. Nie, to jest bardzo jaśniutko. No bo ty masz OptiFine. Mam. Ej, nie mam właśnie. I nie mogę sobie chyba wyłączyć tej foga. Czy mogę? Nie, to nie... Chyba możesz, ale wiesz, to i tak mało da, bo ja jak ostatnio moje obcasy nagrywałam i właśnie jeszcze nie miałam OptiFine'a. Oj, to była katorga, tam nic nie było w tych moich półkulach widać. No właśnie. Coś, wiesz co, wyłączyłem chmury, ale to chyba się dało. Nie wiem. Tu jest coś? Dobra. Ja cię nie widzę, Maciej. Wiesz, co się dzieje w tym gąszczu. Czy jesteś jeszcze ja... na górze? Ja na drzewach jestem. O, tu spadłam. Widzisz mnie? Twoja prawa. A, to jest dobra. Okej, to musimy znaleźć miejsce, nie? Jest ten centrum dowodzenia. Czekaj, tutaj patrzę, tu mnie chyba ja tu nie kopałem chyba, wiesz? Glowstone, nie? Znaczy tam był jakiś surowiec tam chyba był. Aha, no to dobra, to ja... O, świnkę widzę. Też widzę. Latającą? A? Latającą. Shio. Ja widzę tylko... To... A tutaj, o Boże, ale bestialstwo. Nic, lata proszę. Sobie. Zdarza się niestety czasami, latające świnie, ale normalka. No tak. Nie, u nas to standard. Czekaj, to tu było to wejście, tak? Ja na przykład ostatnio widziałem dwie rzeczy, które mnie strasznie zdziwiły, wiesz? Pierwsza to był spory żuk, który żuł mięso ludzkie. A druga rzecz to był mały chłopak, który godzinę spędził w siłowni. Pozdrawiam! Tak, pozdrawiamy. Nieważne, nieważne. Dobra. The Wall of Vita. Latin for life. Construct your home off the ground and around the central pool. Use the trees as supports. Musimy zbudować tutaj dom. Ponad ziemię. Ponad ziemią, tak? Tak mi się wydaje. Czy wiszący chyba. Find and eliminate all of the cave spider lairs. Look for cobwebs on the ceiling. Wiesz co? Możemy to zrobić. Musimy wyeliminować wszystkie te spawnery tych takich pajączków i one są podobno gdzieś w pobliżu tych pajęczyn. Możemy się rozdzielić prawo-lewo, nie? I zabezpieczymy tą okolicę przy okazji. Dobra, to ja idę na prawo. No to ja idę na prawo. Znaczy na lewo. O, owieczka. I gdzieś kurczaka słyszę. Ja nie widzę pajęczyn, ale idę. Dzielnie przez las. Dzielnie przez las. Przez las. Wiesz, gdzie są pajęczyny? Tam na górze. Mówisz? Nad tobą popatrz. Bo jak poszedłeś na lewo, to tam poszukaj. Ja bym z tamtej strony tak poszła dla bezpieczeństwa. Nie widzę, ale wpłynę sobie tak do góry, bo tam coś może być. Tak coś przeczuwam. Ja widzę stąd pajęczynę. Hop, nie, tutaj nie ma. Widzisz pajęczynę? Ewentualnie jeszcze tu. A gdzie ty, Shio, jesteś w ogóle? Biegam. Szukam pajęczyn. Tylko, że wiesz, ja mam mgłę, także ciebie na pewno nie znajdę. Musisz ty mnie znaleźć. No ja ciebie widzę, tam sobie wesoło biegasz jak kucyk z Krainy Pony. Yep, that's right. O, nawet widzę ten, mob spawner. Dobra, to ja lecę do ciebie. A potem sobie ten kanion obczaj. O, widzę tam na górze pajęczyny. Aha, no tam. Tam gdzie jestem? Mam nadzieję, że tam... Nie, nie wiem. Tam jest spawner. Nie wiem, gdzie ty jesteś, no. Wzbijam się teraz do góry, więc pewnie mnie zobaczysz. Tu widzę pajęczynę. Aha, tutaj wpełzłeś, dobra. O, ale tam popierdziela spawner, kurde. Co tam chodzi z tym spawnerem? Spawnerem. A my to jesteśmy na pisku? Nie, nie jesteśmy. Przy mnie te creepery dwa zabiły. Nie, kostki były. Przed nagraniem. No tak. Teraz ja się tu będę próbowała dostać. Dobra, ja tutaj jestem w jednym siedlisku. Zmienił się wygląd tych? Kulek z expem?
Nie wiem, nie zwróciłam na to uwagi, powiem ci. Mam takie wrażenie. Dobra, spróbuję tym zrobić sobie. Ej, dlaczego ja tu nie mogę? Hop, hop. Dobra, jedno zrobiłem, zniszczyłem. Były chyba z 3 albo 4 spawnery, także wiesz. Nie ma lipy! Ja się spróbuję przekopać do tego tu obok. Bo tak. Okej. Jest. No tu był obok ten spawner, gdzie on jest. Czy ja źle już patrzyłam? Dobra, nie kopię dalej, bo szkoda mi kilofa. Ale wiesz, Madzia, w ogóle cieszę się, że odpowiedziałaś pozytywnie na to moje pytanie, bo ja tak długo czekałem, tak nie mogłem się zmobilizować, wiesz, do tego pytania. Bo tak Nie jednak wiem dlaczego, no ale takie w sumie. trochę krępujące, nie? A ja No z jednej strony, no też nie ale. wiedziałem co to ty myślisz, nie? I tak dalej, nie? Rozumiesz. No rozumiem, ale wiesz, że jestem wyrozumiała i w ogóle taka no. Ale cieszę się, że odpowiedziałeś pozytywnie. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Dla mnie też. Wiesz, bo w pewnym stopniu planowaliśmy przyszłość, wiesz, robiąc to, nie? No tak. Jednak jakieś tam chwile życia będziemy musieli spędzić dzięki tej decyzji ze sobą. No tak. Nie wiadomo ile, no ciężko powiedzieć. To zależy wszystko jeszcze No, zobaczymy. od tego, czy będzie nam, wiesz, dobrze, nie? No tak. Ale bym do lawy wpadła, no. Ty mnie tu rozpraszasz, no. No sorry. No spoko. Wiesz, że tobie wybaczam. No wiem. Dobra, szukaj tego. Dosyć gadania. No ja tu jestem, tutaj latam. O, szyja, Cześć, do ziom, góry tu. widziałem cię. No, siema. Ale tu nic nie ma. Czekaj, bo ja tu. Tu jest natomiast woda. Nie ciesz mi się tam, tylko chodź. Znaczy nie chodź, bo tu nic nie ma. Zobaczyliście? Dzięki. Musiałem to zrobić. Jak tak zacząłem ten piasek na górze, myślę, zaraz, jak zbiję tego drifta, to on spadnie. Troll chiński. Sorry, ziom, ale widzę, że przeżyłaś. Przeżyłam, no ja nie przeżyję. Dobra. Czekaj, tam są pajęczyny, no ale przecież ja tu widziałam pajęczyny, no gdzie one uciekły? Ja je zniszczyłem. Tutaj? Możliwe. Nie, ty byłeś tam. Okej. Ja tu przyszłam, ale ty mi tu. No, i Tam ja są pajęczyny. zapomniałam. Widzę. Gdzie? Dokładnie nade mną. O, czekaj, ja. O, właśnie tak, nad tobą zobaczyłam. Jeter seno. Czekaj, ja mam trochę dirtu, nie mam dirtu. Gravel. Nie jest to dobry pomysł, ale spróbujmy. Madzik, nie! Madzik! Wiesz, kto Nie! się to Nie ostał. tak! No nie tak! To było już Dobra, okropne. sam Nie, sobie to wracaj. No, pająk. dzięki za expo. To był pająk. Goddiemut. Wiem, że to był pająk, spadł mi prawie na głowę. Tam będzie ciężko. Ostrzegam. I co, ja mam się sama tam wypchać? Pewnie, że nie, ja tam wejdę. No nie kopisz tego! No, a ja wiedziałam, czy ty sobie tam kopiesz, czy co sobie tam porabiasz. Spokojnie, ziom. Sytuacja zaraz będzie opanowana. One tam łażą. Nie! Nie, jest. Szyję pająki. Już tam nie wchodzę. No to nie, łaski bzy. Wejdź tam, proszę. Ty spadłem. Ale ja spadłem na drzewo przynajmniej. Bo to jest ohydne. Ale trzymałam shifta i co? Pająki spadają, bo ciągle mi eks plata. Eks mi lata. Jej, eks mi lata, jestem Steve'em, którym wokół głowy lata eksp. Lata ci exp. No wiem właśnie. Ale to nie tyle, że wokół głowy, co w głowie ci to latało. Nieważne. Dobra, jeszcze raz próbuję. Czekaj. Szyki mindfuck. Wow, no nie latajcie mi! Odwal się. Zaraz ja to sobie zrobię ambitnie. Czekaj. Wziął już. Co się gapisz ty? On się gapi na mnie. Szyjo, zrób mu coś. Dawaj go. No dwa się gapią. Słyszałem, że jak krokodyla walniesz w nos, to da ci cukierka. A jakim smaku? Mleko. A, zrzucił mnie jak... Madzik, zostałeś tu sam, jak mogłaś? Madzik, zostałeś tu sam. Madzik, no. Madzik. Au! Spadłem.
Ani się waż zebrać moje... Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw! Przeżyłem. No to gdzie moje expo? Gdzie moje rzeczy? Nie wiem, ale nie zbierałem ich. Chyba. Bo ja nie mam... Czekaj, ja jak spadłam... O tu. Tu spadłam, mam. Mam pełny ekwipunek. Ja mam 4 expo. Nice. Tam są moje rzeczy. Rzucił mnie baran. Spadł na ziemię. Dobra. Ja chciałam tak bokiem się do niej dostać, no i co? Ja wejdę specjalnie. Nie! Uważaj, dwa! Goddammit! Co tu się dzieje? To jest katorga z nimi. Masakra. Ja już mam mało życia, tam nie podchodzę. Ja mam pełne, ale czekaj, ja się może pozbieram do kupy. Mam cztery kontrolki na Skype'ie. Znaczy, że ktoś się próbuje strasznie do mnie dobić z kilku kont, lub ktoś konkretnie się bawi. Jedno masz od nas. Tak? Jedno masz, tak, jedno jest od nas. Z naszej konfy. Mówisz, dobra. Tak, bo ja widzę. Ha, okej. Okay. Ja mam twoją łopatę? Nie, nie wiem, czy ja to łopata, dobra. Nie, nie mam. Mniejsza. Chodzi, mam mało, nie wiem skąd. O, widzę, że tam dalej coś spada ładnie. Ja mam 39, ale to jest chyba tyle, co mi dałaś wcześniej. Dałam ci 32. No to, no to ja tak, miałem... to będę miała 7. No, miałem 7 właśnie. Dobra, ja się tutaj do nich dalej będę dostawać. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Będzie dąb? Hardkorowy koksu, tak, będzie dom. Hardkorowy koksu walczył z tym, nie? Z kim on tam walczył? A to w ogóle jego tekst? No, nie ma lipy, chyba tak. Znaczy, nie tyle jego, co on chyba wybrał ten tekst. Z kim on tam? Z pieprzej, no! Padłaś? Żyjesz. No a co? Spadłam, no, żyję. Jestem na górze, ziom. Sytuacja jest opanowana. Co tam zrobiłaś? No, przejście łatwiejsze, no. Dobra, jeszcze raz się tam dostaję. Jest! Przeżyłem. Gdzie? Aha, ty tam walczysz. Pchać się tam do ciebie, czy nie? Wiesz co? Na razie nie. Lepiej nie. To nie. Hej! Przeżyłem. Dobra. A, wiesz co, Madzik? Nie wiem. Potrzebuję zrobić sobie taki słup. Dostać się tam. Mam cię! Mam cię, sukinsynu! Dwa zniszczone. Cieszę się. A mi się łopata zniszczyła, no ale spoko. Operacja Shio została oficjalnie rozpoczęta. Chyba wszystkie spawnery zniszczyłem. Ja się cieszę, tylko patrzę, co ty tutaj wyprawiałeś na dole. Ale dobra. Patrz, jaki zrobiliśmy ten słup. I to w sumie nie jeden. Ja już dwa zniszczyłam przed chwilą, bo ja tu teraz sprzątam po nas. A, to dobrze, to sprzątaj. Ja z łopatę miałam, o. Ja tu ty na górze to drewno masz. Posprzątać. Co, załatwiłeś męskie sprawy? Tak. No to, po których wyłaziłeś. Męska sprawa, man. Wow, przeżyłem, dobra. Kubel. Kubel. Drewno. Nie sięgam tam tak daleko, niestety, Madzik. To nic, to potem się naprawi. Czekaj, gdzie tu są jeszcze te jakieś pajęczyny, bo ja widziałam. Ja tu widziałam, gdzieś nad całym naszym wejściem chyba były. Okej. Okay. Au, spadł. O, są. Spadł. Tutaj ciebie. Dobra, tam to drewno niech sobie będzie. Na razie. Ciemno. Hopsi. Ciekawe. Shio, chodź tutaj, gdzie jest to wejście nasze do tych zadań. Do zadań? Czekaj. Gdzie ty jesteś? Idę tam chyba. Przecież nie wiem, idę po prostu wzdłuż ściany. Bo... Tak, dobrze idziesz. O, ja na drzewie jestem, o, patrz. Idę cię. I weź mi powiedz, czy nade mną są pajęczyny. Są. Tutaj centralnie nade mną? Nie centralnie, są tutaj, gdzie stoję. Nade mną. Dobra, to ja już się tam dostanę sama. Jest kilka. To będzie chyba ostatnie, wiesz? Tak mi się wydaje. Nie wiem. O, pajączek. Siema. Cześć. Oj, dwa pajączki. Czego wy się bić ze mną nie chcecie? Dobra. Gdzie mi na łebka? O, przeżyłem.
Tego zabiłam. A ja mam jeszcze miecz. Tu są dwa w ogóle te spawnery. Ja mam miecz ulepszony na zmorę stawonogów, czy jak to się nazywa? O! No więc spadają też tutaj tylko te pająki od ciebie. Już 12 level nabiłem. Tak, ja miałam 14. 114. 14 level miałam, tylko Aha, szlachta. zginęłaś, no tak. No tak, niestety. Zaraz, bo tu mi teraz pajęczyna przeszkadza. Nie martw się, Madzik, zdarza się. No zdarza, zdarza. Ale tu mordownie jest to pajączków, jak widzę. Korzystałem może z Camtasia 8 już, czy nie? Nie, nie korzystałam. Bo ja korzystałem, jest fajna. Poza Tak. tym, że ma cholernie gówniany i przeszkadzający jeden problem. Okrutnie przeszkadzający w montażu. A mianowicie szlaczki dźwięku, czyli ten wykres, nie zgadza się z rzeczywistością, czyli, znaczy z preview po prostu, czyli z podglądem. Jak puszczam sobie ten dźwięk, to szlaczki idą całkowicie inaczej. Ten wykres idzie całkowicie inaczej niż ten preview. Co strasznie przeszkadza w montażu. Nie da się tak montować, ja nie potrafię tego robić. Ale tam wiesz, na metodzie prób i błędów w końcu uda mi się dojść do takiego momentu, że to już działa. Jest ładnie zgrane. Chociaż synchronizacja mi się pieprzy na tym nowym komputerze, dlatego jeśli będą jakieś obsuwy dźwięku, to przepraszam. A mi ostatnio w Limbo jedynce, nie wiem dlaczego dźwięk się przesunął, no ale ja na tej tamtejże siódemce jestem, a odpowiednio mnie zachęciłeś do nie używania ósemki na Ale razie. ósemka ma też bardzo dużo funkcji, które są przydatne, wiesz? Daje większe możliwości montażu niż siódemka. O, No lawa! dobra. Ale tej lawy nie widziałem nigdy. No właśnie, chodź tędy, bo ja tutaj chcę to pozwiedzieć, zobaczyć co tutaj jest. No to jest piesio. Masz kostki? Nie mam, gdzie ty masz tu pieska? Tu jest. No nie mam kostków, mam nitkę, mogę go przywiązać. Możesz go przywiązać? Nie, Nie. nie. Jak się słodko patrzy na ciebie, ojojuj, jak łebę Teraz przechylałeś. patrzy na ciebie, co ty? Nie, na ciebie cały czas się gapi. Nie powiem, co ci wącha, no ale okej. Okej. Zobaczę nagranie, jak ty to mówisz czasami. Dobra, chodź tam, pozwiedzamy jeszcze. Dalej. Au! No, Nie! no nie gadaj. Już myślałam, że w lawę wpadłeś. Jezus. Jestem pierdołą. Dobra, udało Zgadza się. się. Dzięki, ziom. Dzięki za wsparcie, bro. No szczera jestem. Wiem, zresztą, że kobiety są szczere. Nieprzyjemna sprawa. Wiecie, tylko dwie rzeczy są szczere. Rzeczy. Dwie osoby są szczere. Kobiety i burak. Tak. O, tutaj jest ta kopalnia. Tak w ogóle opuszczona. Kobiety i Ale... warzywa. Dobra. Śmigałem je chyba stąd, Maciek. Tak, nie chcesz tu iść? Nie czuję takiej, wiesz, takiego pragnienia. O, jak tu ładnie, o, dobra. Ja nie widzę, powiedzmy, się pakiem. No wiem, że ty nie widzisz. Szczupaku. Nie szczupaki, tylko ślepaki, widzę. Wiem! Dobra, to słuchaj, może skończmy sobie tutaj w tej naszej jaskini. Tu jest ładnie. Mówisz okidoki. No co, będziemy płynąć z powrotem tam? Nie, skończ E. po prostu tutaj. No. I coś tutaj. Diamenty! Jeju, jakieś liczne. Widziałem tam jakieś diamenty, ale nie chciałem się zbierać. A tu jest więcej piesków. O, to fajnie, to sobie kostki skombinujemy i będziesz miał przyjaciół. O, wreszcie! Fajnie. Zakończyć z Ta. cholernymi świniami, już mi się nudziły. Dobra. Nie lubisz Matyldy? No gdzieś była jakaś bajka, że świnka była Matylda. Była też świnka Peppa. I ta świnka Peppa mnie zawsze tak przerażała, że to było przegięcie pały. Ja jej nie znosiłam i dalej nie znoszę, Też jak nie moje znosiłem dziecko właśnie. ogląda to. Też jej nie znosiłem. Dobra, to wiesz co? Chodź do tego, do tej naszej, tego, nie wiem, pokoju z Po zadaniami, skrzynkę co jest gdzieś. znalazłem. No co ty? 4 Co tam? złote te jabłka i 64 strzały. Strzały zostawiłem. No dobra. Chodź, dam ci jabłka. Gdzie ty jesteś? No, chodź do tego pokoju z zadaniami, bo ja tam O, zmierzam. gad, dobra, zastanówmy się, gdzie mam teraz iść. A tutaj. Tutaj nie. No, więc tak już finalizując ten odcinek, chciałem powiedzieć, że jeszcze raz cieszę się, że Magda jednak zgodziła się, że powiedziała tak. To zmieni oblicze. Myślę, że będziemy jedynym takim duetem na YouTube. Też mi się tak wydaje. Jedynym. Drugiego takiego nie będzie. Tak. Może kiedyś tam, wiesz, ktoś powie tak i wtedy... Tak, wezmę z nas przykład. Tak. Tak. Piękny, naprawdę.
Dobra, szukam tego. No Gdzie chodź to jest, tu. goddammit? Widzisz mnie? Boże, ja zawsze cię muszę kierować Chyba w widzę, odpowiednią chyba widzę. stronę. Widzę, tędy, tędy. O, widzę, jesteś pode mną, tak, chodź. Yeah! Cześć, nie widzę cię. Cześć, A, tu nie jestem za jesteś. tobą. Czekaj, bo ja chcę pozamykać. O. Nie No. wiem, czy się zamknęło, ale dobra. Come on, zio. Co się zamknęło? Ja chyba nie, nie wiem. Dobra. No chyba nic. Dobra, mniejsza tam. No. To co, kończymy? Zakończ bardzo ładnie. Dobra, chciałem powiedzieć, że kończymy właśnie w czymś, co nazywa się Aurea Vita Caverns, czyli jaskinie Aurea Vita, cokolwiek znaczy Aurea Vita. No, Madzik się na mnie patrzy, ma taki dziwny kapelusz, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, Madzia też się z wami żegna. Żegna. No, to trzymajcie się, na razie, cześć. I ten, i odpowiedzi na temat waszych przypuszczeń co do Magdy, tak, i mojego pytania, walcie w komentarzach. Trzymajcie się i... Na razie, kociaki. Dobra, dosyć. No, to cześć. Cześć. Jej!